1 marca witam serdecznie słowami hasła miesiąca, które czytam z listu apostoła Pawła do Rzymian w 8 rozdziale w 35 wierszu. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Drodzy, to ważne przypomnienie, które warto przypominać sobie każdego dnia, że nic, ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowania, ani śmierć nie jest w stanie nas odłączyć od miłości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Niech te słowa prowadzą nas nie tylko przez miesiąc marzec, ale przez całe nasze życie. Zaś słowa, które wyznaczone są na dzień 1 marca, czytam najpierw z Księgi Daniela w 2 rozdziale w 47 wierszu. Odezwał się król i rzekł do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Zaś drugi tekst wyznaczony w przewodniku z Biblią na co dzień to słowa z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w 26 rozdziale, w 27 i w 28 wierszu tak czytamy. Paweł powiedział: czy wierzysz, królu Agrypo, prorokom? Czy wierzysz? A na to Agrypa do Pawła: niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Drodzy, muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałem te dwa fragmenty z Księgi Daniela i z Księgi Dziejów Apostolskich, przypomniał mi się zupełnie inny tekst, który napisał apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, mówiąc o tym, byśmy zawsze byli gotowi do obrony czy do wytłumaczenia się z nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Ani Daniel, ani Paweł nie wiedzieli dokładnie, że znajdą się w takiej, a nie innej sytuacji, w której trzeba będzie złożyć świadectwo. My również nie wiemy tak naprawdę, co przyniosą kolejne dni. I dlatego zawsze warto być gotowym do wytłumaczenia się z nadziei naszej, ale nie chodzi o wytłumaczenie jako usprawiedliwianie, ale wytłumaczenie, które jest możliwością składania świadectwa. Świadectwa o Jezusie Chrystusie, o tym, co Bóg dla nas uczynił. Tyle możemy i tyle powinniśmy zrobić, bo tak naprawdę wtedy siejemy to ziarno Bożego Słowa, a co wtedy zrobi człowiek, tego nie wiemy. Tak jak nie wiedział Daniel, co odpowie król, tak jak nie wiedział Paweł, co odpowie Agrypa, tak jak my nie wiemy, co zrobią z tym słowem inni, ale zawsze dajmy szansę na to, by Boże Słowo działało w życiu człowieka. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i zapraszam do wspólnego przeżywania każdego dnia z Bożym Słowem. Zostańcie z Bogiem.